czołem, czołem, ale też i penisiorem. Tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. Znają ją stare baby, pieseły, a nawet koteły. No dobra, może oni nie znają, ale wy oglądający ten film już na pewno tak. Seria jest tak stara jak królowa Elżbieta II, z tym wyjątkiem, że seria jeszcze żyje. Chociaż, co do tego już też zaczynam mieć wątpliwości. Ale od początku, sprawdźmy co poszło nie tak, że najnowszy Kid od Dice urodził się z autyzmem. Ja nie wiem co tu się odjebało, ale może zatrudnili do tworzenia gry ludzi z IKEA i Volvo. Jak tak to ma dalej wyglądać, to może niech lepiej Szwedzi skupią się na meblach i bezpieczeństwie w autach, bo to wychodzi im najlepiej. Jeszcze Criterion, czy oni kiedykolwiek zrobili coś dobrego? Już wystarczy, że z NFS-ów chcieli zrobić burnouty i co z tego wyszło, wiemy wszyscy. Powód pierwszy. Gdzie się podziały tamte klasy postaci? Klasy postaci są, ale jeśli ktoś nie grał od początku, to może nie wiedzieć, że na początku ich w ogóle nie było. Byli natomiast i oczywiście dalej są specjaliści. Nie uważam tego za coś złego, zawsze to jakieś urozmaicenie, ale ja osobiście wolę kierować żołnierzem z krwi i kości niż jakimś przebierańcem, najemnikiem, szubrawcą bez patusem. Całe szczęście, że jeszcze nie poszli drogą Call of Duty Warzone, gdzie już możemy biegać typem z jakiegoś Netflixowego serialu. Nie wiem, nie śledzę Warzona, ale widziałem tam jakieś kolorowe zjeboskórki na stronie Koda na fejsie, to obstawiam, że jest coś takiego. Tragedia. Ale niestety Battlefield zmierza w podobnym kierunku. Czym to jest spowodowane? O tym później. I między innymi właśnie takie rzeczy jak skórki i inny badziew mają wpływ na punkt, do którego właśnie teraz przechodzimy. Powód drugi, brak imersji. To, że po mapie może teraz biegać 128 typa jest fajne, bo daje jeszcze większy rozpierdol. Ale tak jak przed chwilą wspomniałem, chciałbym, aby po mapie biegali żołnierze, a nie przebierańcy. Ja wiem, niektórzy ze specjalistów niegdyś byli właśnie żołnierzami. Według fabuły, bo tak, mimo braku kampanii to jakiś zarys fabularny jest. Bezpatowcy to właściwie bezpaństwowcy, czyli w tym przypadku coś pomiędzy dwoma stronami konfliktu. Szkoda tylko, że jak wbijamy na serwa, to przecież i tak musimy opowiedzieć się po której ze stron. Nawet mowa o tym w krótkometrażowym filmie Exodus, że bezpaci to frakcja, która nie walczy dla kraju, tylko walczy, aby przetrwać. No właśnie widzę, bezpaństwowcy z nich jak z mysiej pizdy kaptur. Rozwiązaniem byłaby trzecia strona konfliktu, czego de facto w samej rozgrywce nie ma. Brak tutaj konsekwencji, kupy to się nichuja nie trzyma. Ale to wszystko ma swoje uzasadnienie i później do tego przejdziemy. In 36 hours, they're desperate to recover their dirty little secret. If Russia gets it first, it could spark a war. Kolejna sprawa to współpraca między graczami. Grając w tę część, moje wrażenia są takie, że każdy sobie rzepkę skrobie. Ile to razy padłem i gdy już wróg był wyeliminowany, to ziomek zamiast mnie podnieść, leci dalej napierdalać za fragami. To samo tyczy się walki o punkty kontrolne, bo przecież po co grać PTFO, lepiej latać za fragami. Nie powiem, też czasem potrafię się zapomnieć jak odpali mi się żądza krwi, ale szybko wracam do walki o cele. Na szczęście po krytycznych opiniach graczy tablica wyników przeszła metamorfozę i mamy na niej informacje takie jak na przykład ilość przejętych flag, wykonanych reanimacji czy ogólnej punktacji. Oczywiście tak podstawowe info jak ilość zabójstw, zgonów czy asyst również są. Zatem można od razu zobaczyć, kto skupia się na eliminowaniu przeciwników, kto na reanimowaniu kumpli, kto podbija flagi, a kto się po prostu opierdala. Fajnie natomiast, że możemy podziwiać różne anomalia pogodowe, na przykład trąbę powietrzną, burzę piaskową, czy też normalną burzę taką z piorunami, no wiecie, co pioruny napierdalają w najwyżej znajdujący się punkt. Warto również wspomnieć o portalu, czyli takim specjalnym trybie, gdzie możemy grać na mapach z Battlefielda 1942, Bad Company 2 i Battlefielda 3 wraz z całym setupem, z jakim niegdyś mieliśmy do czynienia. Czyli na przykład w 1942 bronie z tamtych lat, pojazdy i tak dalej. Niestety sporo tam żołnierzy sterowanych przez AI, ale ogólnie fajnie, że coś takiego zostało wprowadzone. Powód trzeci. Brak kampanii single player. Wiem, gościu, co ty pieprzysz, to nie jest w ogóle istotne. Battlefield to tylko multiplayer i koniec. No to chcieliście, to macie. Singla nie ma.
Czy wyszło to na dobre, złe, czy może nie miało w ogóle wpływu na efekt finalny? Na to niech każdy odpowie sobie sam. Z mojej perspektywy to jest duży minus. Można było zrobić fajną kampanię w Bad Company 2? No i tutaj chciałbym powiedzieć, że tak, można było zrobić, ale nie do końca tak też się stało. Nie czarujmy się, kampania nie była jakaś wybitna, ale ratowały ją całkiem śmieszne dialogi i dubbing. Tak, aż ciężko mi uwierzyć, zazwyczaj na dubbing się narzeka, bo jest tragiczny, więc słusznie, ale w Bad Company 2 wyszło to naprawdę dobrze. Wracając do naszego dzisiejszego rodzynka, albo raczej skisłego ziemniaka, niedaleka przyszłość, temat zmian klimatu powodujący już katastrofę klimatyczną i zapaść ekonomiczną i do tego jeszcze wisząca wojna w powietrzu. Jak dla mnie, pomysł na fajną kampanię. A tak to jedyne co nam zostało to spłycenie tematu poprzez wstawki narracyjne przed bitwą. No można jeszcze trochę o fabule poczytać na stronie. No ale moi drodzy, nie tak to powinno wyglądać. Jak dla mnie wielka szkoda. Ale skoro spierdolili multiplayer, to pewnie z singlem byłoby to samo. Powiem krótko, kluczowy był tutaj czas, a raczej jego brak. Stąd wyszło jak wyszło. Powód czwarty, uwstecznienie względem poprzednich części. Grając w tego BF-a mam wrażenie, że gra nie wnosi nic świeżego, a w pewnych aspektach po prostu się cofa. Trochę jak z kodem, odgrzejemy kotleta w trochę innej panierce, a ciemna masa i tak weźmie z połykiem. No ale teraz przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do przykładu. Daleko szukać nie trzeba, to zacznijmy od nas samych, że tak powiem, czyli kwestii poruszania się żołnierza. Sorry, nie żołnierza, bez pata, czy jak tam ich tucze nazwało. Popatrzcie, jak porusza się żołnierz w poprzedniej części. Możemy biegać chociażby podczas kucania, czy nawet położyć się na plecach. Tego bezpaci nie potrafią, gdyż nie są już żołnierzami. Sorry, taki mamy klimat. Wprawdzie został dodany ten podwójny sprint, co chyba go Call of Duty zapoczątkowało, ale ogólna animacja żołnierzy moim zdaniem jest gorsza niż choćby w piątce. Postać wdrapująca się na jakieś elementy po prostu wyciąga sobie rączkę, tak jakby nie kosztowało to żadnego wysiłku. Niestety dalej można wjeżdżać jak krychawia, czego mega nienawidzę, już wolę bunny hopping niż te pieprzone ślizgi. Pipy się kurwa zachciało. Brakuje także animacji wsiadania i wysiadania z pojazdu wzorem poprzedniczki. O wychylaniu zza rogów nawet już nie chcę wspominać. Okej, lećmy dalej. Mapy. Podobno są większe. Ale większe nie zawsze oznacza lepsze, tym bardziej w kwestii ich wypełnienia. Wprawdzie jestem trochę ślepy, ale ja nie zauważyłem, żeby były jakieś większe. No dobra, kilka map jest faktycznie dużych, ale tak w ogólnym rozrachunku to... bo ja wiem. A wy co o tym myślicie w porównaniu do na przykład czwóreczki? Może włączenie podboju na 128 graczy ma zasugerować tak delikatnie, że hej, zobacz jaki to rozpierdol, widzisz tę skalę? Względem poprzednich części cofamy się też pod kątem tego, jak świnka PEGI nadaje oznaczenia danej gry. Battlefield 2042 jest ugrzeczniony, jeśli porównamy sobie to do na przykład Battlefielda 1, który potrafił być dość brutalny, czy do BFA 4, gdzie żołnierze całkiem swobodnie rzucali mięsem. Moje ulubione teksty, uwaga, cytuję. Zajebie chuja granatem. Albo granat wam w dupę cwele. Ej, YouTube to cytaty są mordy, także relax. Teksty oczywiście bardzo prostackie, no ale kurwa, to jest wojna. Tu powinny latać flaki i kończyny, a nie tylko troszkę czerwieni, co ma niby krew przypominać. Teraz to powinno wyglądać tak. Drogi przeciwniku, czy mogę rzucić w ciebie granatem? Albo dobra, najpierw ziemniakiem, jak w starym Call of Duty, bo jeszcze granat zrobiłby ci krzywdę, a tego przecież nie chcemy. Swoją drogą, jak ten film zostanie zablokowany, to już wiem czemu. Ale cóż, taki jest zamysł tej serii, pół żartem, pół serio, ma być też dosadnie i bez zbędnej cenzury. Wracając do tematu, to coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o te wulgaryzmy i brutalność, bo zarówno czwórka, jak i jedynka ma PEGI 18, a piątka i 2042 mają PEGI 16. O poprawności politycznej to już nawet nie chce mi się gadać, wiadomo jak jest, takie czasy. A jebos! Destrukcja otoczenia. Pod tym kątem również widoczny regres względem poprzedniczek. Gdzieś widziałem tłumaczenia, że ze względu na skalę map, destrukcja jest mniejsza.
Czy aby na pewno? Oglądaj dalej, to dowiesz się, czemu faktycznie może być mniejsza. Fajną destrukcję otoczenia ma The Finals, przy którym pracuje część osób niegdyś tworząca starsze części Battlefieldów. Ale tutaj podaję tylko przykład, nie chcę tych gier ze sobą porównywać, bo tu przyznaję, że nawet z moją wadą wzroku widzę różnicę w wielkości map, co naturalnie wiąże się z większą swobodą na korzyść The Finals. I na koniec regres graficzny. Wiecie co, włączyłem sobie BFA 5 zarówno na minimalnych, jak i maksymalnych detalach i kurwa, jak to dobrze wygląda. Nawet na minimalnych detalach odbicia w kałużach są po prostu piękne. No, o 2042 tego samego powiedzieć niestety nie mogę. Powód 5. Problemy techniczne i z własną tożsamością. No i uwaga, bo to jest moim zdaniem najciekawszy punkt. Oczywiście nie bez przypadku zostawiony na koniec. No któż by się tego spodziewał? Problemy techniczne w Battlefield? No nie może być! Każda produkcja na premierę boryka się z problemami mniejszymi bądź większymi. Co się działo z BFN 2042 zostało doskonale wyjaśnione we filmie Toma Hendersona. I nie chodzi tu bynajmniej o koszykarza, a o znanego insidera branży gier wideo. Film jest już stary, bo został opublikowany tak naprawdę niedługo po premierze gry, ale jeśli ktoś go nie widział, to gorąco zachęcam do obejrzenia. Dodam link w opisie. Film ukazuje całą drogę, jaką przeszedł Battlefield od końca 2018 roku, czyli od konceptu do momentu premiery. Tak tu cisnę trochę po DICE, ale tak naprawdę to powinienem cisnąć bardziej po EA, bo to właśnie oni naciskali na to, jak ma gra wyglądać. DICE, macie robić to, co jest modne, a w tym momencie na topie jest Battle Royale. I wychodzi na to, że gra miała być Battle Royalem od początku, stąd widać pewne aspekty, które bardziej sprawdziłyby się właśnie w tym trybie, aniżeli w grach serii Battlefield. Podobnie było już za czasów BFA 5 i to jest właśnie powód, dla którego tylu ludzi z DICE po prostu odeszło. Brak wolności twórczej, tylko narzucane przez jakiegoś korpo lamusa w garniaku, co ma być w grze, bo tylko liczy się mamona przecież. Noż ja pierdolę, ja się tym typom nie dziwię, co odeszli i założyli własne studio. EH FOK, SEMSE GREY! Kolejna sprawa to wprowadzenie nowej wersji silnika Frostbite, który spowodował wiele błędów i niestabilności. Wspominałem coś wcześniej o destrukcji otoczenia, a no właśnie. Podobna historia. Osoby odpowiedzialne za silnik powiedziały bye bye EA i tyle ich widzieli. Padła decyzja o usunięciu klas, no bo po co trzymać coś, co jest od samego początku? Lepiej wzorem konkurencji, aby takowych klas nie było, więc wyjebmy je w pizdu. W 2020 roku wszyscy zostali pozamykani w domach przez covidziątko, więc chyba nie trzeba mówić, jak takie coś może utrudnić proces tworzenia gry. Ej ziomeczku, dodałem coś nowego do gry, możesz to sprawdzić na PS5? Mordo, ale ja nie mam PS5. To sprawdź na mocnym PC. Ale ja mam drewnianego kompa. To brzmi naprawdę komediowo, ale kurde, tak właśnie musiało być, czajcie to? Masakra. No i teraz wyobraźcie sobie, że gdzieś w środku 2020 roku padła decyzja, że jednak nie tworzymy Battle Royale'a. Stwierdzono wówczas, że nie ma co konkurować z Call of Duty Warzone, który osiągnął ogromny sukces i zamiast tego stworzony zostanie tryb Hazard Zone, który ma być osobnym tworem. Ale że ten twór nie był jakiś wybitny, to został po prostu częścią gry. Później to już było tylko gonienie terminów i robienie gry w pośpiechu. Samo tworzenie gry takiej, jaka wyszła na premierę, zajęło rok i 3 miesiące, gdzie przecież były jeszcze lockdowny. Do tworzenia gry dołączały kolejne osoby i studia, jak wspomniane na początku filmu Criterion. Nie wiem jak wy, ale ja w takim razie nie jestem zaskoczony tym miszmaszem i wracając do początku tego filmu, zaczynam w końcu rozumieć, co tu się odjebało. Niektórzy z pracowników byli już tak sfrustrowani, że dawali upust emocjom nie tylko względem siebie, ale i innych studiów, które pracowały nad zupełnie innymi grami. No przyznam szczerze, że ładnie się tam chłopaki bawili. I żeby nie było, nie tylko EA borykało się z problemem pracy zdalnej, ale inne studia dały sobie jakoś więcej czasu na wypuszczenie gry, a tu z racji presji czasu wypuścili gniota. Podsumowując. Wiem, że w sporym stopniu zmieszałem tę grę z gównem, ale jak coś jest słabe, to o tym mówię. Jak coś jest dobre, to też o tym będę mówić. I tak można by dalej wymieniać te słabe rzeczy i kopać leżącego, ale może teraz poświęćmy chwilę pozytywom. Już całkowicie poważnie na koniec. Po fatalnym starcie na premierę na ten moment nie jest tak źle. DICE chyba choć trochę zaczęło słuchać graczy, co by giereczka nie zdechła przedwcześnie. Teraz da się całkiem przyjemnie ponawalać, o ile nie wypieprzać do pulpitu jak mnie.
Liczba graczy wyraźnie się poprawiła, zwłaszcza w momencie darmowego weekendu i przecen na nowego BF-a. Gra biła rekordy online, co można było zaobserwować na samym Steamie. No ale to wiadomo, jak za darmo na weekend to Janusze się dorwali. Na Steamie dziennie grywa około 10 tysięcy osób. Bardzo daleko do liczby rekordowej, ale pamiętajmy, że to tylko Steam, a jest jeszcze aplikacja od EA Ćwoków. Grunt, że jest z kim pograć. Niemniej jednak na ogólną poprawę nałożyło się kilka czynników. Gra jest stale rozwijana, od premiery powróciły do serii klasy postaci, tablica wyników doczekała się zmian, odświeżone zostały mapy i dodane różne elementy, aby nie były takie puste, jak miało to miejsce zaraz po premierze. Sama ilość map również stale się zwiększa, no i oczywiście należy pamiętać o sezonach. Przepustki bitewne teraz modne jak morsowanie. Każdy sezon dodaje coś nowego, bronie, specjalistów, mapy, gadżety i tak dalej. A no i zapomniałbym o najważniejszym. Nowe skórki też dodają, bo to jest przecież najważniejsze. Zmora dzisiejszych czasów. Na ten moment zbliża się sezon 7, który również przyniesie kolejną dodatkową zawartość. Tak więc jest zdecydowanie lepiej niż było na początku, no ale wiecie, niesmak pozostał. Aczkolwiek z graczami Battlefielda bywa trochę tak, że twierdzą zazwyczaj, jaka to super jest poprzednia odsłona gry, a na premierę też ostro po poprzedniczce jechali. To tak chyba trwa co najmniej od BF-a 4 albo i lepiej. Ale jeśli przy tworzeniu każdej części dzieją się takie ceregiele jak tutaj, to nic dziwnego, że wychodzi z tego taki syfilis na premierę. A wy co o tym sądzicie? Tyle ode mnie na dziś. Bye.